Niebawem będziemy mieli same roztańczone dachy w Opolu, Pani Justyno. Tak jest, zaliczamy po kolei, a tym bardziej, że doświadczenia mamy super z tarasu amfiteatru, gdzie duża grupa ludzi się zebrała, żeby potańczyć z nami groove i odkryć coś nowego. I zupełnie obcy sobie ludzie, różni w różnym wieku, i się tak fantastycznie bawiliśmy, że postanowiłam skorzystać jeszcze z tej pogody wakacyjnej i potańczyć na dachu, tym razem centrum przesiadkowego. Zwłaszcza, że miejsce jest niezwykle piękne, no i tutaj może się pojawić naprawdę spora grupa osób. No mam nadzieję, że się zbierzemy w takim gronie, żeby nam się tu przyjemnie wymieniało dobrą energią, ale to będzie też coś innego zupełnie, bo będziemy tańczyć już bliżej zmierzchu, więc pojawią się światła na palcach i to taki swobodny, wspólny taniec, trochę prowadzony przeze mnie, ale ze światłami właśnie, więc gdzieś trochę więcej może tej swobody i pewności siebie każdy będzie mógł nabrać. No i w takim pięknym anturażu zieleni dookoła i ławeczek, to na pewno ten plan jest bardzo bogaty na tę wieczorną, piątkową imprezę. Dokładnie. To będzie takie spotkanie dwugodzinne. Głównie będziemy tańczyć, ale oczywiście z przerwami i też na koniec tradycyjnie, jak to zawsze po tańcu groove, mamy trochę relaksu na matach, więc takie będzie to całe wydarzenie wielopokoleniowe, do którego można dosłownie z marszu dołączyć. Nie trzeba tu w ogóle przy tym tańcu groove żadnych umiejętności tanecznych, bo nie uczymy się kroków, nikogo nie naśladujemy, razem tańczymy, ruchy są bardzo proste i jest dużo zabawy przy tym. Nawet dzieciaki można zabrać, także od 19 do 21, piątek najbliższy, 6. Nawet jeżeli ktoś będzie miał dłuższe oczekiwanie na autobus, śmiało może wieczorkiem tutaj dołączyć. Tak, na moment nawet można by się też zjawić, jak tylko się ktoś odważy tutaj do nas dołączyć z marszu, bo tak to domkniemy wszystko, wszystkich wprowadzę, opowiem co i jak tańczymy i myślę, że będzie tu fajna integracja. No to właśnie powiedzmy, co i jak po kolei będzie na tym wieczornym, piątkowym wydarzeniu. Spotykamy się o 19. Zaczniemy sobie, myślę, że będzie jeszcze jasno, więc po prostu potańczymy groove wspólnie razem, tutaj jeszcze bez świateł, a później, żebym mogła wyposażyć wszystkich w te światła, one są bardzo proste w instalacji, mogę nawet zademonstrować. Zwykłe lampki LED, które dają nam światło, tego teraz nie widać, ale efekt po zmroku jest fantastyczny, bo mieliśmy okazję już tu też tańczyć w zeszłym roku z seniorami, z grupą dużą seniorów w ramach projektu Aktywny Senior i zabawa taneczna wyszła przednia, więc te światła już zostały sprawdzone i wówczas dalej tańczymy groove, dalej swobodnie, dużo różnych utworów porywających, muzyka bardzo różnorodna, a dodatkowo ten efekt świetny, gdzie wszyscy razem tak naprawdę tworzymy to wydarzenie i jesteśmy jego częścią, więc a na koniec relaks, więc też dobrze wziąć matę, chociaż ja tu będę mieć w pogotowiu kilka, także jak najbardziej można dołączać. Jedyna rzecz na wypożyczenie sprzętu, 10 zł kaucja zwrotna, którą będę potem oddawać, tylko żeby mieć przy sobie gotówkę. No ale pamiętajmy o tym, żeby ze sobą zabrać wodę, no przygotować się też, bo to jest troszkę wysiłku również. Tak, zwłaszcza, że z tym tańcem tak jest, że zazwyczaj dajemy się porwać, jak już jest muzyka, która nam leży i też lubimy się do niej poruszać, to odwrotnie jak to na treningach, na których skupiamy uwagę na tym wysiłku, to tutaj dajemy się ponieść emocjom i przyda się woda na pewno. Woda, dobry humor, dobry nastrój i przede wszystkim jeszcze powiedzmy o samym groove, bo nie wszyscy przecież mogą wiedzieć, że to troszkę inna zabawa niż sam relaks typu joga na macie. Dokładnie. My ten groove tutaj już od roku mocno rozkręcamy w Opolu, już mamy stałe zajęcia, ludzi, którzy go znają i dołączają i są wielkimi miłośnikami, bo on też na całym świecie już zyskał popularność. Nie trzeba się go bać. Natomiast dokładnie, to jest taniec dosłownie dla każdego, a tak naprawdę bardziej metoda tańca, która polega na tym, że wszyscy jesteśmy razem w jednym rytmie i on nas łączy, ale każdy może tańczyć po swojemu, więc nie musimy dążyć do żadnej perfekcji, naśladować instruktora. Ja jestem takim bardziej przewodnikiem, który wprowadza jakiś prosty ruch, naprawdę same proste ruchy, są dużo takiej zabawy kreatywnej, jeszcze z tymi światłami to będzie taki efekt dodatkowy, za którym łatwiej będzie podążyć, więc proste ruchy, rytm i chodzi o to, żeby tu dać się ponieść emocjom i razem się bawić, dużo takiej integracji jest fajnej. Czyli przypomnijmy, piątek? Piątek, godzina 19, zarezerwować sobie 2 godziny. No i tu wystarczy windą teleportować się na szczyt centrum przesiadkowego i tu już na pewno się odnajdziemy, więc zapraszam.